Dobry wieczór, szczęść Boże, ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Dziś gościem naszego programu jest były poseł, politolog Andrzej Maciejewski. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór panu, szczęść Boże wszystkim telewidzom. Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz na zatrzymanie i aresztowanie posła suwerennej Polski, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Czy mamy do czynienia z normalnym postępowaniem, czy być może ma to, czy nosi to znamiona akcji politycznej, pana zdaniem? To dosyć ciekawe, bo po pierwsze, ja mam wrażenie tak, że jak nie ma efektów gospodarczych, jak nie ma realizacji programu, jak tego nie ma chleba i gospodarka nie służy, to trzeba dać igrzyska, bo pan poseł, były minister, nie ukrywał się. Jest osobą publiczną, jest osobą dostępną. Co więcej, zarzuty i dyskusje o tym, że podejrzenie o działanie w grupie przestępczej, zorganizowanej grupie przestępczej, to są bardzo poważne zarzuty. Ja tylko przypomnę starą zasadę, klasykę, i studenci prawa pierwszego roku już o tym wiedzą, że pierwsze, wszystko trzeba udowodnić. Po drugie, trzeba mieć prawomocne skazane, prawomocny wyrok. Do tego momentu pan minister, pan poseł jest osobą niewinną. Mam jednak wrażenie, że w przestrzeni publicznej i przekazach prasowych i politycznych działaniach obecnych władz państwa polskiego jest osobą już dawno skazaną, jest przestępcą i bym powiedział właściwie po co sąd, skoro już wszystko wiadomo. No właśnie, dlatego pytam o to, czy mamy do czynienia z normalnym postępowaniem, czy może sprawa ma podłoże polityczne, bo wydaje się, że rząd wydał już wyrok i właściwie zrobił to jeszcze przed wyborami w październiku, gdy był w opozycji. Tak, to prawda, bo ja ciągle powtarzam. Dzisiaj mamy lipiec 2024. Tu zaś mówimy o zarzutach działalności przestępczej, zorganizowanej działalności przestępczej. Ja przepraszam, co się działo w państwie polskim przez te dobre pół roku. Jednocześnie no tutaj mówimy o pewnych zarzutach, które są gabarytowo, mam wrażenie, nad wyraz zaakcentowane i przekazane, bo w takich sprawach działa się natychmiast, tu i teraz, a nie ma zasady czekania i grillowania, a z czymś takim mamy do czynienia w przestrzeni publicznej od dobrego ponad półrocza. Bo jeszcze raz powtarzam, jak ktoś jest winny, jest złamany, złamane prawo, jest złapany za rękę na działania, to się działa natychmiast. Tu zaś mamy grę na czas, a jednocześnie powiązanie to z komisją, no właśnie, komisją, która miała tę sprawę jakoby rozwiązać, a stała się tak naprawdę trampoliną do działań politycznych niektórych członków w eurowyborach. Decyzję o aresztowaniu podejmie sąd, tak samo sąd wyda orzeczenie. Pytanie, czy sąd będzie bezstronny, bo poseł Marcin Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości, wiceszefem resortu, który odpowiadał za reformę wymiaru sprawiedliwości, przeciwko której występowali sędziowie. Czy uzasadnione mogą być takie obawy, że sąd nie będzie bezstronny w tym przypadku? Nie wiem, bo jeszcze się nie zaczęło. Ja bym nie chciał wejść w buty obecnej klasy politycznej, która już wszystko wie przed rozprawą. Ja wiem jedno, że od postawienia zarzutów do zasiadania na ławie jest dosyć długa droga, a jednocześnie trzeba mieć bardzo twarde, konkretne dowody. Sąd ma działać w granicy prawa i w oparciu o dowody. A myśli pan, że to będzie dopiero początek tych rozliczeń, które zapowiada rząd? No ale jak widzimy, apetyty tak zwanych zdjęć, zdejmowania immunitetu jest, jak widać, bardzo tutaj wielki apetyt i lista dosyć długa polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby tutaj pociągnąć. To ma działanie bardziej ukierunkowane na elektorat Platformy Obywatelskiej. Działanie pokazujące, może nam nie idzie gospodarce, może nam nie idzie w wielu kwestiach światopoglądowych, ale przynajmniej w rozliczeniach robimy. Pytanie na jak długo to wystarczy, tego paliwa politycznego?
Ja jestem ciekaw, jak długo społeczeństwo polskie da się tak manipulować. Zakładam, że do pierwszych rachunków z nowymi taryfami za prąd, za gaz pod koniec lipca, a po wakacjach, myślę, że społeczeństwo polskie już musi się obudzić, bo gospodarki się nie da zatuszować i nie da się schować pod dywan. Każdy płacąc rachunki, płacąc podatki, szybko zobaczy, jak wygląda rzeczywistość. A jeszcze mamy, czy będzie procedura nadmiernego deficytu, więc albo podatki będą wyższe, albo wydatki państwa będą niższe. No tak, i pamiętajmy znowu, że takich państw jak Polska jest troszeczkę większa grupa. Hiszpania, Włochy, Francja. No także tutaj jest mowa o poważniejszych sprawach w skali gospodarki europejskiej. Mówimy o kryzysie, który tak naprawdę dopiero się rozpoczyna. Kilka tygodni temu pojawiły się takie nieoficjalne informacje, jakoby suwerenna Polska miała się połączyć z Prawem i Sprawiedliwością. To naturalna kolej rzeczy, czy może wynika to, czy może wynikać to właśnie z tych ataków wymierzonych w opozycję ze strony Koalicji Obywatelskiej, koalicji rządzącej? Mądrość klasy politycznej powinna polegać na wyciąganiu wniosków z faktów, które się dzieją na polskiej scenie politycznej od dobrych 8 lat, jak nawet nie 10. Wniosek jest bardzo prosty i jasny. Siłą, realną siłą, która dzisiaj może przeciwdziałać i postawić się Platformie Obywatelskiej, jest Prawo i Sprawiedliwość. Czyli suwerenna Polska powinna się połączyć z dotychczasowym koalicjantem w ramach rządu? Tak nakazuje rozsądek. Rozsądek mówi też jedno, że wszystkie rozproszenia w danej grupie, czy to jest na lewicy, na prawicy, czy w centrum, kończą się zawsze porażką. Ale widzieliśmy w ostatnich latach, to ostatnie 2 lata, tak mniej więcej można wskazać, nie licząc kampanii wyborczej, że te podziały między suwerenną Polską a Prawem i Sprawiedliwością były znaczne. Jeszcze raz powtarzam, ambicje polityków zawsze były, są i będą, ale z drugiej strony w każdej partii zawsze będą frakcje. Są wszelakie frakcje regionalne, są frakcje wokół poszczególnych polityków, tylko że na tym właśnie powinna polegać pewna mądrość działań politycznych, że kiedy przychodzi do konkretów, a więc do głosowań, do wyborów, to jest to jedna drużyna i sprawy, które są różnicą wewnątrz partii, a nie znam partii monolitowych. Każdej sile politycznej, jaką mamy dzisiaj na arenie polskiej, to jest ta zasada różnorodności wewnętrznej. I tak jest i w Prawie i Sprawiedliwości, tak jest w Konfederacji, tak jest w PSL-u, tak jest tak samo w Platformie Obywatelskiej i Lewicy. Tak Zatem po prostu jest. Zatem czy były poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa w rządzie PiS Jan Krzysztof Ardanowski popełnia błąd, wychodząc z partii i zapowiadając utworzenie nowego ugrupowania? Ja powiem inaczej. Samo założenie partii naprawdę jest najmniejszym problemem. W Polsce mamy całą listę partii istniejących w rejestrze, tylko one są tak naprawdę w większości, 90%, jak nie więcej, martwe. Tak, tylko poseł Ardanowski zakładam, że chce, aby jego ugrupowanie nie było martwe, tylko aby było przygotowane na następne wybory parlamentarne i aby weszło jak największą reprezentacją do Sejmu. Marzyć każdy może. Nie wierzy warto pan? Mieć Nie wierzy, nie wierzy pan w te ambicje posła Ardanowskiego, że mu się uda? Z mojego doświadczenia, panie redaktorze, drodzy telewidzowie, założenie partii to jest naprawdę największa przyjemność i najmniejszy problem. Żeby działać i mieć realny wpływ, po pierwsze na tym etapie trzeba mieć pieniądze, pieniądze, pieniądze i media. Jeżeli pan Ardanowski nie ma ani pieniędzy, ani dostępów do mediów, skończy się na tak zwanej partii kanapowej i proszę zwrócić uwagę, ogrom polityków, czy to Marek Jakubiak, który założył swoją partię po wyborach w roku przegranym, w roku 19, czy to Paweł Kukiz nawet. Oni doskonale wiedzą, że bez środków, bez pieniędzy i bez mediów, samo nazwisko to jest za mało. Ale można założyć partię, ale to się skończy na kółeczku, jak to mówią, partia windowa, która się zmieści, prawda, w każdej windzie.
Panie, proszę pana, ale ja tutaj muszę przywołać. Pan był posłem ruchu Kukiz 15. Tak. Ten ruch, wydaje się, no nie znam kuluarów, ale chyba nie miał pieniędzy, chyba nie miał zaplecza medialnego, ale miał poparcie społeczne i wprowadzili państwo wówczas do Sejmu w 2015 roku ilu posłów? 43. No właśnie. Ale to Więc... był zryw. Jednorazowy zryw, który powstał, był pewnym momentem, który Paweł Kukiz bardzo mądrze wykorzystał. Tylko jeszcze raz powtarzam, wejść jednorazowo do Sejmu, to widział też i pan Petru. To naprawdę jest jednorazowy zryw. Pan Hołownia też to przerabiał, kandydując na prezydenta. Z chwilą, kiedy już się jest w środku, kiedy trzeba działać, kiedy trzeba tworzyć struktury w terenie, kiedy trzeba prowadzić konkretną działalność, działalność legislacyjną. Proszę Państwa, pisanie ustaw też kosztuje. Trzeba zatrudnić ekspertów, prawników, dokonać pewnych analiz, mieć także środki na samą kampanię. Dzisiaj kampania jest naprawdę bardzo poważną rzeczą, to się dzieje w mediach społecznościowych, to się dzieje w mediach tradycyjnych, radio, telewizja, to są po prostu pieniądze. Pieniądze. Ja zachęcam do takiej analizy kosztowej, jakie środki tak naprawdę idą na kampanię. I co więcej, nawet wiele partii, które jest w parlamencie, wydając ogromne środki, miało bardzo kiepski efekt. To są działania długofalowe, i to wymaga minimum 5, jak nie 10 lat, żeby mieć efekty. Ja to przypomnę jeszcze raz. Pan Jarosław Kaczyński, prezes Kaczyński, pierwszy raz, kiedy wszedł do Sejmu jako Porozumienie Centrum, wszedł z grupą około, tak jak Kukiz, 40-43 posłów. Ile razy przegrywał wybory? Ile razy trzeba było podnosić się i wstawać, żeby dopiero tak naprawdę w roku 2015 odnieść druzgocące zwycięstwo i na dobre 8 lat tutaj pokazać to skuteczność. Ale to trwało, proszę zwrócić uwagę, ponad dekadę. Pytanie, czy pan Ardanowski ma tego świadomość i cierpliwość? Poseł Ardanowski zapowiada, że to nowe ugrupowanie chce utworzyć z posłami Kukiz 15, Jarosławem Sachajką, Markiem Jakubiakiem i Pawłem Kukizem. Czy ci politycy popełniają błąd, czy może to jedyna taka szansa na to, aby jeszcze w jakiś sposób utrzymać się w tej polskiej polityce w następnych latach? Ja przypomnę tylko jeden mały fakt. Z jakich list i Marek Jakubiak, i Jarek, Marek Jakubiak, i Jarek Sachajko, i Paweł Kukiz, i pan Ardanowski weszli do Sejmu? Dlaczego nie weszli z własnych list? Dlaczego nie weszli z własnego ugrupowania? Tylko skorzystali z listy Prawa i Sprawiedliwości. To jest cała odpowiedź i esencja i jasne postawienie sprawy, żeby realnie na dzisiaj funkcjonować w polskiej przestrzeni politycznej, mamy dwa silne megaobozy. Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską. Przepraszam, gdzie jest dzisiaj Partia Nowoczesna? Ktoś o niej słyszy? Ilu jest członków? Może 100? 200? 300? Niektórzy się śmieją, nawet nie ma może takiej ilości. Gdzie są struktury? Gdzie są ich pieniądze? Został dług i wstyd. To pokazuje, jak to dzisiaj wygląda i dlatego jeszcze raz powtarzam. Mądrość polityka powinna być racjonalna. Bycie w konkretnym ugrupowaniu, okej, można walczyć o swoją tożsamość. Można negocjować. Ale no, warto mieć świadomość, że na dzisiaj, na polskiej scenie politycznej, no jeszcze długo nic się nie zmieni, i rozsądek mówi jedno, tylko razem można wygrywać. Na koniec krótko o przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Za 2 tygodnie Sejm uda się, mniej więcej za 2 tygodnie Sejm uda się na wakacje i po wakacjach jesienią mogą już pojawić się nazwiska kandydatów na urząd prezydenta. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, czy wybór jest już przesądzony? Czy to będzie Rafał Trzaskowski, pana zdaniem? Ja obstawiam po cichu ciągle Donalda Tuska. Tak? Myśli pan, że Donald Tusk jednak się skusi? Proszę państwa, panie redaktorze, przecież tak naprawdę w jego palecie do osiągnięć jako polityka brakuje jednego tylko elementu. Bycia prezydentem Polski. To jest ten jego mały, taka mała zadra i ambicja, która ciągle go może boleć i który potrzebuje w tej palecie swoich zwycięstw.
Ale nie ma jednak zbyt dużego negatywnego elektoratu, aby wygrać, no bo można założyć, że do drugiej tury wejdzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, no i w drugiej turze, no jednak na premiera Donalda Tuska może nie zagłosować wyborca z Lewicy, z PSL-u czy z Polski 2050, nie mówiąc już o Konfederacji. Ja zawsze powtarzam, marzyć polityk może, ambicje zawsze będzie chciał zrealizować swoje. Ja tylko jeszcze raz chcę powiedzieć jedną rzecz. Czy Państwo zauważyliście i Pan redaktor, że Donald Tusk w ostatnim półroczu nigdy nie istniał w przestrzeni publicznej, gdy były problemy? Gdy były problemy na granicy wschodniej, kto był? Pan Kosiniak-Kamysz. Gdy były problemy z finansami czy tam w kwestiach energetycznych, to była pani ministra, czy minister. Czy prawda, marszałek Sejmu? Pan Donald Tusk doskonale wie, że on jest od tylko dobrych wiadomości lub oskarżeń i triumfalizmu, że właśnie zatrzymujemy i wymierzamy sprawiedliwość. On nigdy nie pojawia się, kiedy są problemy. Jego tam nie ma. Gdy chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to może być ciekawa sytuacja. Ja swego czasu zrobiłem taką rozmowę z jednym z politologów i powiedziałem dwa nazwiska, z tym, że chyba to jedno nazwisko, mam wrażenie, ktoś próbuje no, w jakiś sposób no, jeszcze bardziej pomniejszyć. Ja powiedziałem, wymieniłem kiedyś, i to było dwa lata temu, dwa nazwiska, bo uważałem, że dwie osoby po stronie Prawa i Sprawiedliwości mają, czy mogą mieć realną szansę. Pierwszą osobą, bo pamiętajmy jeszcze o prezydencie. Prezydent jest osobą, która jest od spraw wojskowości i od polityki zagranicznej, a jednocześnie musi być osobą, która w jakiś sposób potrafi wykazać pewien środek. Być osobą integrującą, być osobą budującą przekaz wspólny, wspólnotę, być taką osobą, która nie będzie miała duży elektorat negatywny. I pierwszą osobą, którą wskazywałem, to był pan minister Błaszczak. Ale jak widzimy, działania wokół pana ministra Błaszczaka w ostatnim czasie, dlaczego się tak zagęściły? Dlaczego teraz jest mowa o tym, że prawda, mamy pozew cywilny nagle? Dlaczego? No, jest to ta próba sparaliżowania pana ministra po to, żeby tą szansę mu odebrać. Bardzo dobrze się odnalazł na arenie natowskiej pan minister Błaszczak, a co jest tą istotną kwestią właśnie działań prezydenckich, a jednocześnie bardzo dobrze wizerunkowo on przeszedł ogromną ewolucję. Każdy politolog, kiedy przeanalizuje pana ministra Błaszczaka, jego zdjęcia z lat ostatnich 8, w końcówce widać kompletnie już innego polityka. Zdyżały polityk z bardzo ciekawą osobowością i bardzo wyrazista, ale jednocześnie nie jest to polityk na tyle kontrowersyjny, że ma tak ogromny negatywny elektorat jak powiedzmy Donald Tusk czy pan Sikorski. No i drugą osobą, którą ja widzę i uważam, to może być ciekawa sytuacja, to jest kobieta. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno spróbować mimo wszystko postawić na kobietę. Dlaczego? Dlatego, że w przekazach Platformy, Lewicy, dzisiejszej koalicji, po pierwsze, no, jest forsowanie, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią antykobiecą. Że jest to partia w ogóle seniorów, mężczyzn, którzy próbują wszystko rozgrywać. Uważam, że czas na kobietę jako prezydenta Polski. Ja myślałem i tutaj dwa lata temu wskazywałem na Gosię Wasserman. Uważam, że jest tą osobą, która jest bardzo merytoryczna. Co więcej, nie jest to osoba, która ma negatywny elektorat. Na pewno jest tą osobą, która powinna jeszcze troszeczkę przejść małe takie szkolenia medialne, bo to jest istotne, bo te działania są istotne. Ale ja powtarzam, kto wie, czy przypadkiem, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wskazało kobietę na prezydenta, no to by było ciekawe ustawienie się w kierunku właśnie środowisk kobiecych, a jednocześnie pokazanie innego oblicza, że to nie jest partia leśnych dziadków, to nie jest partia seniorów, to jest partia z osobą w średnim wieku,
że jest to osoba wykształcona, doskonale się poruszająca już po parlamentarnych salonach, Przepraszam, znająca. przepraszam, że przerywam, ale musimy kończyć. Ja tylko tak dodam i może pan jednym zdaniem w odpowiedzi, bo podobno wewnętrzne sondaże Prawa i Sprawiedliwości pokazują, że Polacy jeszcze nie są gotowi na kobietę prezydent. Tak, to prawda. Dlaczego? Dlatego, że mamy sytuację na wschodzie bardzo niebezpieczną. W takich momentach Polacy wolą mężczyzn. Kobiety na takiej pozycji nie widzą i z tego tytułu I zawsze tutaj pojawia się wariantca. musimy kończyć. Naszym gościem był były poseł Kukiz 15, politolog Andrzej Maciejewski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.